Witamy Państwa w dzisiejszym wydaniu naszego magazynu o biogazowniach. Czy dla producentów rolnych to może być biznes? Powiemy również o tym, co estetyka ma wspólnego z czystym zyskiem w zakładach produkujących maszyny rolnicze. Poza tym, jak zawsze w Polskim Stole, spotkanie z doradcą podatkowym i świetny przepis kulinarny. W gospodarstwie pana Ryszarda Maja w Klębsku już gościliśmy. To tu od lat wykorzystuje się metodę żywienia świń na mokro. Fakt, że znajduje się tu duża produkcja trzody, ma znaczenie. Otóż obok niedawno zakończyła się budowa biogazowni. Jest to biogazownia o mocy 1 MW. Powstała ona jako koncepcja zagospodarowania odpadów przede wszystkim z produkcji zwierzęcej. Odpadem tym jest gnojowica. Gnojowica świńska z hodowli w cyklu zamkniętym opartym na 1000 macior. Powstała z powodów ekonomicznych chęć podniesienia dochodowości całego gospodarstwa. To typowa biogazownia rolnicza, gdzie wykorzystywane są wszystkie produkty odpadowe z gospodarstwa. W tym momencie jesteśmy na etapie rozruchu, dlatego stosujemy tylko i wyłącznie gnojowicę świńską, pomiot kurzy oraz kiszoną kukurydzę. W przyszłości zamierzamy stosować wszystkie dostępne na rynku odpady, wysłodki buraczane, wywar gorzelniany, serwatka, wszystkie związane z przemysłem rolnym. Technologicznie biogazownia oparta jest na trzech fermentatorach. Dzięki temu zastosowana biomasa jest dużo bardziej odgazowana niż przy tradycyjnych układach dwufermentacyjnych. Przy czym pierwszy zbiornik nazywa się wstępny. Do tego zbiornika, co jest nietypowe i nieczęsto spotykane, możemy dozować komponenty mocno zanieczyszczane. Dzięki temu też buforowość całego fermentatora, całej biogazowni się podwyższa. Zastosowana tu technologia pozwala na oczyszczenie wsadu z niebezpiecznych zanieczyszczeń, takich jak piach, kamienie czy plastik. Bywa, że co 2-3 lata musi być zatrzymana biogazownia, by wyczyścić ją. W naszej technologii okres przestojów jest dużo rzadszy, 5 do 8 lat. Oczywiście w zależności od zastosowanych komponentów. Właściciele pomyśleli też o przyszłości i zapewnili sobie możliwość prostej rozbudowy tej biogazowni do mocy 1,5 MW. W naszym programie wracamy do tematu biogazowni i oczywiste pytanie, czy biogazownie mogą być istotnym elementem corocznego planu polskiego rolnika? Czy one mogą wspomóc jego przychody? Panie Andrzeju. Biogazownie to ciekawa szansa i perspektywa. I tylko przy pewnym wsparciu finansowym czy stworzeniu określonych mechanizmów, warunków korzystnych dla inwestora, myślę w tym przypadku rolników lub przetwórców z przemysłu rolno-spożywczego, one będą się rozwijały. I patrząc na taki rachunek ekonomiczny przy biogazowniach, to trzeba wiele czynników uwzględnić, między innymi nie tylko same nakłady, ile kosztuje taka biogazownia, ale zawsze trzeba wychodzić od tego, jakie substraty mamy i jakie pozyskujemy. Czyli mówi pan, że generalnie bilans będzie ujemny, nie będzie zysku przy niedotowanej biogazowni. Przy niedotowanej biogazowni jest bardzo trudno uzyskać zysk w krótkim czasie. W sensie chodzi mi o tak zwaną rentowność takiej biogazowni. To się przekłada na kilkanaście lat, bez pomocy zewnętrznej. Powstało ich sporo w Niemczech, w Austrii, we Włoszech, ale zawsze była określona polityka państwa, która wspierała rozwój tych biogazowni. No dodajmy, że na przykład w Danii blisko połowa prądu pochodzi z niekonwencjonalnych źródeł energii, duża część z tej połowy właśnie z biogazowni takich rolniczych. Dlaczego pana zdaniem właśnie nie przyjmują się w Polsce te biogazownie na taką skalę, jakbyśmy chcieli? Przede wszystkim to jest kwestia chorego systemu w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii. I kwestia, żeby można było wytwarzać prąd, to trzeba mieć umowę z zakładami energetycznymi. To jest pierwsza kwestia. Czyli oni nie za bardzo chcą ten prąd. Nie za bardzo chcą. Druga kwestia, jeżeli znajduje się inwestor, który chce częściowo włożyć własne środki, to on chce włożyć w te większe biogazownie. A większe biogazownie to jest dostarczanie produktu
do biogazowni z dalszych odległości. Dalsze odległości to jest transport. Transport to jest zużycie. Przekreślamy energii. Efekt ekologiczny. Nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, ażeby produkty do biogazowni były konkurencją do produkcji żywności. No, mówiło się o tym i rolnicy takie plany mają, żeby w tych biogazowniach paliwem była na przykład kukurydza. Nie. Bardzo mądrze robią to Duńczycy, którzy głównie budowali i budują w celach utylizacji czy to odpadów poubojowych, czy właśnie tej gnojowicy. Warto maksymalnie do 50%, a Niemcy po złych doświadczeniach zrobili, nawet wprowadzili określone wsparcie, że 80% nawóz naturalny, 20% ewentualnie kukurydza, trawa, żyto itd. Reasumując, biogazownie tak, ale jeśli będą mniejsze niż do tej pory planowaliśmy, jeśli będą w nich paliwem odpady. Budując dziś biogazownię rolniczą, warto dobrze rozeznać się w oferowanych na rynku możliwościach. W Klębsku widać sporo niestandardowych rozwiązań. Co również inne w tej biogazowni od tradycyjnych, to zastosowanie turbin, które spalają wyprodukowany w fermentatorach biogaz. Turbiny tym się charakteryzują, że mają niższą zdolność elektryczną, ale wyższą zdolność produkcji ciepła. To ważne, gdyż w planach tego gospodarstwa jest wybudowanie suszarni, która będzie wykorzystywała ciepło z biogazowni. W suszarni znajdują się nie tylko zboża z gospodarstwa, ale także poferment. Koncepcja całej biogazowni jest taka, by na każdym etapie produkcji zagospodarować wszystkie możliwe surowce i produkty. Tak jak w silnikach i turbinach energią odpadową jest energia cieplna, zamierzamy ją zagospodarować, tak samo przy pofermencie my zamierzamy odseparować części stałe od rozwodnionej, zmagazynować tak odseparowaną wodę w zbiorniku i w okresie suszy, w okresie wegetacji roślin deszczować tą wodą po separacji pola. Natomiast odseparowane części stałe wysuszyć i wyprodukować z tego naturalny nawóz, bardzo skondensowany, oczywiście o odpowiednich parametrach. Takie kompleksowe planowanie i myślenie o możliwościach to dowód na to, że polscy producenci rolni potrafią. To, że Polak potrafi, widać nie tylko w Klębsku. Tu w Narwi na Podlasiu, gdzie znajdują się zakłady polskiego producenta maszyn rolniczych, widać, że wokół jest ładnie. To niezwykłe spostrzeżenie w odniesieniu do fabryki. Jeżeli chodzi o estetykę otoczenia i samej pracy, to przykładamy do tego podwójne znaczenie. Pierwsze, że w końcu człowiek w pracy spędza co najmniej połowę czynnego swojego życia i też bodźce, które na co dzień odbiera, wpływają na jego samopoczucie i psychikę. W sposób naturalny, milej i przyjemniej pracuje się w ładnym otoczeniu. Drugi aspekt jest bardziej racjonalny. Wyobraźmy sobie, że pracujemy w bałaganie, w brudzie i tym samym ludzie, którzy wykonują swoją pracę, podświadomie są przekonani, że wszyscy tolerują byle jakość, tak? No bo jeżeli tu się gdzieś coś wala, tu jest brudne, to jest byle jak położone, to i element, który on wykonuje, to też nie musi być taki do końca dokładny, no bo to całe otoczenie pasuje. Jeśli natomiast pracuje w środowisku czystym, ładnym, poukładanym, to podświadomie stara się swoją robotę dopasować do tego elementu. Tak, estetykę w zakładzie produkcyjnym można przeliczyć na zysk. I to pozytywne zjawisko. W polskim stole czas na przepis. Naszym dzisiejszym przebojem kulinarnym jest comber jagnięcy w sosie żurawinowym. Comber jagnięcy musimy wcześniej zamarynować. Już go mam zmarynowanego. Marynujemy go najpierw w maślance 2-3 dni. Następnie przykładamy go do oleju i do przypraw. Czosnek, comber, tymianek i trochę odrobinę octu winnego. Teraz go musimy przeluzować delikatnie. Wycinamy wszystkie ścięgna i powięzi. Następnie możemy go upiec w całości, ale ja zrobię tutaj kotleta akurat jak mięsę. Przeporcuję to każde żeberko jako jeden kawałek mięsa. Rozgrzaną silnie patelnię grillową, wylewam darowane masło. Somber obtaczam delikatnie w bułce, z jednej strony tylko.
co da nam chrupkość i po prostu powoduje, że się nie przesuszy. Tylko solimy, inne przyprawy były już w marynacie. Rozgrzewamy drugą patelnię. Dodajemy do tego żurawinę. Najpierw wlewamy wino. Czerwone. Które redukujemy. W połowie dodajemy żurawinę. I możemy dać drobinę sosu, który nam się wytworzy podczas grillowania. Przyprawiamy tylko odrobiną cukru. Czekamy do momentu wysadzenia. Młode ziemniaki wkładamy na talerzu. Sąber jak mięso układamy z drugiej strony. Bułką tartą do góry. Dodajemy odrobinę sosu. Sosu nie zaciągamy żadnymi zagęstnikami, tylko mąka, śmietana. Tylko sposób odparowania. Nie może go być dużo, żeby nam nie zdominował potrawy. I dekorujemy na koniec ziołami. Bardzo proszę, smacznego. Witam Państwa serdecznie. Ostatnio z naszym doradcą rozmawialiśmy na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku, kiedy jesteśmy ofiarami żywiołu na przykład. Czy w takim wypadku, kiedy już te pieniądze uda nam się uzyskać, czy jakąś ulgę, coś musimy z tym zrobić? Czy zadeklarować, jakieś tak zwane papiery wypisać, złożyć? Nie, w przypadku oczywiście uzyskania ulgi w zakresie zapłacenia podatku, nie musimy niczego wypełniać. Tutaj organ, który nam przyznaje taką ulgę, da nam stosowne zaświadczenie, ale myślę, że tutaj możemy powiedzieć też naszym widzom o tym, że w przypadku, kiedy by otrzymali jakąś zapomogę, która byłaby w wyniku właśnie wystąpienia takiej klęski żywiołowej. Czyli nie ulga, a konkretne pieniądze. A konkretne pieniądze związane na przykład z tym, że utracili jakieś środki do życia albo uszkodzone zostało ich mienie i w związku z tym jest wypłacona taka zapomoga, to do kwoty 2280 zł jest to wolne w tym roku od podatku dochodowego. I tu podkreślmy to, że to jest taka kwota, która powoduje zwolnienie i to jest kwota roczna, tak? Czyli przekroczenie tej kwoty albo uzyskanie jakiejkolwiek pomocy tu w tym zakresie z kilku różnych źródeł przekraczających w skali roku taką kwotę powoduje, że od nadwyżki płacimy podatek dochodowy. To się sumuje, tak? Musimy sami pamiętać o tym, żeby to dodawać, ponieważ te instytucje, które przyznają takie ulgi, one mogą nie wiedzieć o tym, że już jakąś pomoc otrzymaliśmy. Musimy się liczyć z tym, że po prostu z takiej kwoty przekraczającej 2280 zł będziemy w tym roku musieli zapłacić podatek dochodowy, więc warto, otrzymując takie wsparcie, od razu sobie stosowną kwotę albo odłożyć, albo po prostu pamiętać o tym, że trzeba będzie to taki podatek zapłacić. Dziękuję za wyjaśnienia, dziękuję Państwu. Do zobaczenia za tydzień.